Gościmy w gospodarstwie rolnym Piotrowiec pana Zenona Lichończaka i przedstawiamy polską premierę. Jest to najnowszy model opryskiwacza Hardy Navigator Delta Force. Maszyna pierwsza dostarczona do Polski o szerokości roboczej 24 metry. Nasza oferta wzbogaciła się o tą szerokość belek i możemy w tej chwili oferować opryskiwacze Navigator z belkami od 24 do 36 metrów. Model Navigator 4000 litrów, zbiornik główny, zbiornik do płukania 500 litrów, bardzo fajnie usytuowany do płukania, ale jednocześnie też bardzo fajnie stabilizuje układ opryskiwacza. Jeżeli chodzi o agregatowanie opryskiwacza Navigator, mamy do dyspozycji tutaj system komputerowy HC9600. Jest to technologia IsoBus, oparta na najnowszych trendach, jeżeli chodzi o precyzyjne rolnictwo. HC9600, zintegrowana elektronika w zakresie systemów wysokościowych, automatycznych belki, w zakresie auto section control, automatycznego wyłączania się sekcji przy nakładających się pasach opryskowych, jak również bardzo fajnie prowadzenie równoległe, doskonałe śledzenie, doskonała praca opryskiwacza pokazana na monitorze bardzo ergonomicznym 12-calowym. Jeżeli chodzi o komputery HC9600, są to komputery, które są produkowane przez firmę AG Lider i jest to faktycznie lider na rynku precyzyjnego rolnictwa. Ten system komputerowy doskonale współpracuje z rozsiewaczami nawozów wszelkich typów, siewnikami i innymi maszynami wykorzystującymi pracę w systemie precyzyjnym.
Model Navigator oferujemy w zbiornikach 3000, 4, 5 i 6000 litrów. Możemy maszyny Navigator dostarczać z dyszlem sztywnym zaczepowym, bądź tak jak tutaj mamy z systemem IntelliTrack. Jest to bardzo ciekawy system oparty na współpracy z systemami elektrozaworowymi. Jest to system aktywny i z unikalną funkcją kontroli pracy bezpieczeństwa opryskiwacza. System po przekroczeniu wartości skrajnych zapobiega wywróceniu się maszyny i dzięki temu możemy bezpiecznie kopiować ślady kół ciągnika. Nasza nowość Delta Force 24 metry jest wyposażona w 9 sekcji opryskowych. Jest wyposażona w potrójne głowice triplet. Możemy tutaj zastosować techniki rozpylaczy płaskostrumieniowych, niskoznoszeniowych, inżektorowych w systemie pojedynczego kąta bądź kąta podwójnego plus minus 30 stopni. Delta Force, bardzo fajna stabilizacja wahań w płaszczyźnie pionowej, ale i również z doskonałym systemem przeciwpływającym w płaszczyźnie poziomej. Jeżeli chodzi o funkcję Delta Force, stabilizacja wahań oparta na wahadle z teleskopowym tłumieniem i co jest bardzo też poszukiwane przez naszych klientów w Polsce i nie tylko, z uchylaniem belek na plus w przypadku terenów pagórkowatych, ale również też bardzo ważny element in minus, czyli jeżeli maszyna wjedzie na pochyłość, belka sama pod wpływem systemu czujników auto high, auto terrain uchyla się do 5 stopni do dołu. Jeżeli chodzi o możliwości oferty systemów Navigator, proponujemy z dyszlem dolnym bądź górnym, jak również też z zaczepami oczkowymi bądź zaczepami coraz popularniejszymi kulowymi. Jak widzimy, solidna konstrukcja ramy, solidne zawieszenie i bardzo nisko umieszczony środek ciężkości.